to jest właściwie moja główna taka, może nie tyle profesja, ile główne posłannictwo chyba na tym świecie, to jest pisanie muzyki, bo jeżeli ktoś by mnie pytał, kim jestem przede wszystkim, to bym chyba odpowiedział, że przede wszystkim kompozytorem. Po pierwsze dlatego, że właściwie piszę od zawsze. Od kiedy pamiętam, to zawsze coś miałem z muzyką wspólnego i z pisaniem muzyki. Po drugie, jest to jednak pewien trwały ślad zostawiony na tym świecie, tam w księgach, w historii, w kulturze. Jeżeli ktoś coś napisał, to coś zostało nagrane, wykonane, a chociażby utwory pisane dla papieża były i wykonywane, i nagrane, i że tak powiem, poszły w świat. No a po trzecie, no chyba każdy człowiek ma potrzebę kreacji. Jedni się realizują, nie wiem, w stolarstwie na przykład. Jest to też dziedzina twórczości. Inni się realizują w pisaniu wierszy. Kobiety się realizują w urodzeniu dziecka, chociażby najpiękniejszy akt kreacji. A mężczyźni nie mogą urodzić dziecka, więc muszą szukać jakichś zastępczych kreacji, czyli piszą symfonie, powieści, wiersze i malują obrazy. Ta oparcie dała na działalność, no to istniało. No niby takie zróżnicowane miasto pod względem, ja wiem, etnicznym nawet, bo to jednak Zbieranina to jest takie dosyć pejoratywne określenie, ale ludzie z różnych stron tu zjeżdżali po wojnie i nie służy to jakiejś integracji, w tym integracji kulturowej, ale zawsze tu się właściwie coś działo. Od galerii L począwszy, po różne muzyczne przedsięwzięcia, literackie również. Zawsze byli tacy ludzie jak pan Tomczyk czy inni, którzy coś robili. I to niezależnie od tego, czy partia dała, czy nie dała. Tylko właśnie to, że jest, że właśnie nie ma tych korzeni, że wszystko jest rozbite, nie ma takiej spójności, no bo jak teraz założymy ślad, że coś ktoś porobi 5 lat, ale później jeżeli ta jedna osoba przerwie, to będzie luka. No, tak jak jeden klub był, kiedyś klub Tank był, już drugiego takiego klubu nie będzie. Tak wiadomo, że były dzikie czasy, ale już nie powtórzą tego. Drugiej krypty też nie będzie. Takie są niebezpieczeństwa pomysłów autorskich. Kiedy ktoś ma pomysł, on, ten ktoś, realizuje to od początku do końca i w sumie nie wprowadza w to innych współpracowników, wtedy się okazuje, że jeśli ten ktoś przestaje działać, no to przestaje istnieć pomysł również. Kontynuacja wymaga, jak zawsze, w miarę logicznych, wykształconych kadr, które to podejmą i tym się będą zajmować. Czyli pewnej instytucjonalizacji, bo pojedynczy człowiek może realizować swój pomysł tak długo, dopóki mu się chce, dopóki jest. Wyprowadzi się, pomysłu już nie ma, jeżeli nikt tego nie podejmie. Wiadomo, rzecz oczywista.